Witaj. W prezentacji multimedialnej zapoznałeś się z zasadami doboru przewodów ze względu na obciążalność prądową długotrwałą. W wideokaście dowiesz się, w jaki sposób dobierać je ze względu na skuteczność ochrony przeciwpożarowej. Przy ochronie przeciwporażeniowej przed dotykiem pośrednim poprzez zastosowanie samoczynnego wyłączenia zasilania wymagany jest odpowiedni czas reakcji urządzenia zabezpieczającego instalację. W układzie TN zaś czas reakcji urządzenia zabezpieczającego instalację zależy od napięcia znamionowego instalacji oraz od warunków, w jakich instalacja pracuje i są znormalizowane. Tabela pokazuje maksymalne czasy wyłączenia dla warunków normalnych. Z kolei ta tabela pokazuje maksymalne czasy wyłączenia dla warunków szczególnych. Warunek, jaki musi być spełniony dla skutecznej ochrony, jest następujący. Prąd zwarciowy zależy od napięcia znamionowego instalacji oraz od impedancji pętli zwarciowej, na którą składają się pośrednio przekroje przewodów fazowych i ochronnych oraz ich długość. Impedancja ta powinna mieć na tyle niewielką wartość, aby prąd zwarciowy spowodował zadziałanie zabezpieczeń w odpowiednio krótkim czasie. Warunek ten w niektórych przypadkach skutkuje zwiększeniem przekroju przewodu, nie wynika to z warunków obciążalności prądowej długotrwałej oraz dopuszczalnego spadku napięcia. W niektórych przypadkach należy skrócić długość obwodu odbiorczego. Dziękujemy za zapoznanie się z wideokastem. Aby poszerzyć wiedzę, zapoznaj się ze skryptem. Zapraszamy do aktywnego uczestnictwa w pozostałych częściach modułu.